Za rządów PiS wpływy wzrosły. Premier podał kwoty. Premier Mateusz Morawiecki. Za rządów PiS wpływy do samorządów wzrosły. Przez 5 lat naszych rządów przyrost dochodów w samorządach łącznie to 21-22 miliardów złotych. Przez 8 poprzednich lat to było 12 miliardów złotych, mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podkreślał, że program PiS doprowadził do tego, że w lokalnych budżetach pojawiło się więcej środków. Cel jest taki, żeby Polacy w każdej części kraju mogli żyć na przyzwoitym poziomie, według standardów europejskich, tak sendo polityki samorządowej określił Mateusz Morawiecki, przemawiając do zgromadzonych. Premier zwrócił uwagę, że przez lata sprawowania rządów przez PiS wpływy do samorządów wzrosły. Przez 5 lat naszych rządów przyrost dochodów w samorządach łącznie to 21-22 miliardów złotych, powiedział. Jak dodał, przez 8 poprzednich lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, to było 12 miliardów złotych. Chcemy i mamy prawo wspólnie z wami przeprowadzać dalej reformy państwa i instytucji finansowych, w taki sposób, by były one bardziej sprawiedliwe, podkreślił Morawiecki. Jak wyjaśnił, sprawiedliwość ta powinna polegać na tym, że te samorządy, którzy mają trudniej, powinni dostawać większe wsparcie ze strony państwa. Stoimy przed wielkimi szansami, ale także wyzwaniami, stwierdził. Jako szansę wskazał Krajowy Plan Odbudowy, środki z Unii Europejskiej i prezentowany przez PiS Polski Ład. Szef rządu podkreślał współpracę z samorządowcami niezależnie od barw politycznych. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Ze względu na to, że prezydent Andrzej Duda przebywa w czwartek za granicą, składa oficjalną wizytę w Gruzji, obchody święta samorządów kancelarii i prezydenta przełożono na poniedziałek. W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ma powołać Radę do spraw samorządu terytorialnego. Poinformował o tym w czwartek wiceszef kancelarii i prezydenta Piotr Ćwig. Głowa państwa wręczy też odznaczenia zasłużonym samorządowcom w związku z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego. Rada do spraw samorządu terytorialnego. Powołanie Rady do spraw samorządu terytorialnego odbędzie się w poniedziałek przed południem. Jak poinformował wiceszef prezydenckiej kancelarii, analogiczna rada pracowała w poprzedniej kadencji prezydenta Dudy jako jedna z sekcji Narodowej Rady Rozwoju. W skład rady, która zostanie powołana w poniedziałek, wejdą częściowo przedstawiciele samorządów zasiadających w radzie z pierwszej kadencji. Ponadto zasiądą w niej nowi przedstawiciele samorządów, od marszałków województw, przez starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Będą to też przedstawiciele doradców prezydenckich, którzy pracują jako radni na różnych szczeblach, powiedział Ćwig. W Radzie zasiądzie łącznie ponad 20 osób, dodał. Po uroczystości powołania odbędzie się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw samorządu terytorialnego. Po jego zakończeniu, po godzina 13. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego zaplanowana jest uroczystość wręczenia przez prezydenta odznaczeń zasłużonym samorządowcom, a także wystąpienie prezydenta skierowane do samorządowców z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.